Ale pytanie. Ale pytanie. Nie spodziewałem się, nie liczymy z muzyka Briana Adamsa. Starki przede wszystkim to jest rola aktorska. Przede wszystkim. No śpiewania to tam dosłownie jest kilkanaście taktów. Postać Filipa Stakija była dla mnie jedną wielką zagadką. Jak dostałem monolog nagle, to się... A, okej. Okay. O! A! Fajnie. Nie, trochę nie moja bajka. Nic tak. Tak przyglądało trochę, że Puska tutaj złych typów zawsze gra. No nie, nie jest tak bardzo. No, z posady. Ja bardzo lubię grać takie postacie, które są charakterystyczne, które nie są oczywiste. Fajnie. Mam skąd czerpać inspiracji. Z życia nie mogę. Rzeczywiście Filip Staki jest postacią, która jest typowo dramatyczna. Ona praktycznie no nie śpiewa. Więc rzeczywiście możemy myśleć, ile sosny teraz będzie w tym Filipie. No nie ma możliwości, żebym powiedział, że nie będzie go w ogóle, bo to ja go będę starał robić się. Mało tego, oprócz mnie jest jeszcze Piotrek Puska. I teraz tu mamy jednego Filipa, tu mamy drugiego Filipa, a pan reżyser jeszcze może ma trzeciego Filipa. Teraz takie trzy Filipki się spotkały. No i teraz gdzie w tych trzech Filipkach sosna? No na pewno gdzieś, na pewno gdzieś. Nie, boję się nie. Bardziej jestem ciekawy, co zapytuje nam reżyser, jak on to widzi. Bo zwykle, kiedy pracujemy nad tekstem, ja przynajmniej tak mam, kiedy coś naczytuję, to ja już sobie jakąś reżyserię w głowie tworzę. Mnie to bardzo pomaga, żeby znaleźć jakieś intencje, emocje. Zwykle to później wychodzi tak, że reżyser chce zupełnie czegoś innego, chociaż nie zawsze. Także jest to dla mnie raczej takie no, ciekawe jak. Ja bardzo właśnie chciałem, żeby ta scena była taka, jaka ona mogłaby być właśnie w życiu. Żeby zobaczyć w tym Filipie też jednak jego problem. Ja zawsze tego szukam. I no tfu, ale mam nadzieję, że w tej scenie właśnie będę miał okazję to pokazać, pokazać jego wielobarwność. No jest to trudna scena. Pytanie, czy chcemy o niej już mówić, czy widzowie wszyscy wiedzą, co to jest za scena. W życiu. Nigdy w życiu. Nigdy w życiu. Ja w ogóle byłem z tych, co się nigdy nie biją, tak w ogóle. W szkole. To zawsze mnie dłupił. Nie, raz mi się zdarzyło. W podstawówce z kolegą sobie skoczyliśmy do gardeł. Ale nie, ja zawsze rozwiązania siłowe to nie metoda. Myślę, że tego się nie da uniknąć. Wszedłem do pracy nabuzowany nerwami życia codziennego. Rola Piłata jest taką rolą, która prowokuje do tego, żeby to wyrzucić z siebie. Wręcz zachęca w scenie finałowej. Tylko nie wziąłem pod uwagę jednej rzeczy, że głos jakby nie był silny, to w momencie, kiedy przyjdzie adrenalina, on wykona 150%. Konsekwencje przyjdą na drugi dzień rano. Jak to było? No tak. Zdarzyło mi się rzeczywiście wejść. Może nie, że inaczej. Tak, zdarzyło mi się. Ale ten zawód ma to do siebie, że te takie anegdotki, to fajnie jak ich ktoś nie widzi. I chyba wolę pozostawić to w takiej konwencji, że nikt nie widział, nikt tego nie zauważył. No drugi dzień byłem bez głosu.
po prostu już szedłem wbrew naturze. Dalej się nie dało. Ja mam farta w tym spektaklu. Ja tutaj nic prawie nie tańczę. Ominęło mnie. Poza sceną drugiego finału i ukłonów. Właściwie wymigałem się, ale jestem pełen podziwu, kiedy patrzę na próby zespołu, co oni tam wyprawiają. No, naprawdę, szokoba. Tak szczerze, to po tym czasie, w którym jestem tak głodny grania po prostu na deskach teatru, to tak szczerze, to nawet trochę mi jest smutno, że nie mam tego tańca więcej, ale patrząc na to, co robią Happy Meny na przykład w swoich, prawda, układach choreograficznych, tak to nazwijmy, to tak sobie patrzę na to i tak sobie myślę, Filip Staki, okej, mamy to, po prostu. O, spójrz, mieliśmy spektakl Jesus Christ Superstar, prawda? Nazywany ogólnie musicalem, ale często jak? Rock opera, prawda? Jak to nazwać? Opera? Musical? Na pewno Brian Adams jest tam ewidentnie słyszany, jego styl, charakter jego muzyki. Chociaż osobiście wolę tego Brian Adamsa, nie musicalowego. Natomiast jak to zaszufladkować? Nie wiem, zróbmy po prostu dobry teatr. Z tego wciśnijmy najwięcej teatru, z tego ile się da. Muzyka to jest tylko coś, co nam ma pomóc, myślę, w tym wszystkim. Ile musicalu jest w tym musicalu? To jest musical. Więc to jest musical. Brian Adams stworzył muzykę, która zdecydowanie nie jest muzyką z Nędzników czy z Miss Saigon. Ja osobiście, jeśli chodzi o formę musicalu, uwielbiam... No właśnie, poszczególne jakieś tam instrumenty, jakieś motywy, że to się przeplata, że to jedno z drugiego wychodzi. I no, lubię musicale, w których ta forma jest użyta dlatego, że w innej się nie da też. Jaki jest ten musical i czy on jest dramatyczny, czy bardziej musicalowy? To chyba widz najlepiej oceni. Czy wierzę w bajki? Czemu ta pauza, nie? Czemu ta pauza? Powinna być jasna odpowiedź. Ale no tak nie jest. To nie jest tak. Lubię bajki. Nie wiem, czy wierzę w bajki. Lubię bajki. Czy wierzę w bajki? Wierzyłem. Bardzo. Czy lubię bajki? Uwielbiam. Czy bajki mają morał? Mają. Tylko takie bajki mają sens. Pretty Woman to bajka. Tak. Ale dla dorosłych. Bajka, której każdy z nas potrzebuje. I w takie opowieści, które są trochę zabajane, które mają jednak przekaz i tam jest coś tak, coś tam podrążone jest, no to ja bardzo coś takiego wierzę. Czy Pretty Woman to ma? To musi widz ocenić. Ja w to wierzę.